Bardzo ciężko poznać jest, kiedy węglina jest sprzedawana prosto od dostawcy, a kiedy już swoje przeleżała. Ciężko też często zaufać pani sprzedawczyni, która różnie mówi, różnie poleca wędliny. Ja zazwyczaj sugeruję się intuicją. Próbuję i jeśli raz mi coś nie posmakuje, to już po prostu tego dalej nie kupuję. Warto szukać nowych smaków, warto szukać nowych produktów. My w naszej półce posiadamy aż 250 typów różnego asortymentu, więc docieramy do różnych półek. Często też cena świadczy o jakości produktu. Jeśli produkt jest wysoko ceniony i ma odpowiednią zawartość mięsa ku temu, myślę, że śmiało można zaryzykować i kupić nie tylko sobie, ale też naszym nawet najmłodszym pociechom tego typu wędlinę. Ciężko stwierdzić walory smakowe po wyglądzie. Nie zawsze to, co ładne, jest smaczne i na odwrót. Więc przede wszystkim zawsze patrzymy na skład, na to, co dana wędlina zawiera. Bo nie zawsze coś musi wyglądać przepięknie, żeby pysznie smakowało. Ja jestem tego zdania, że należy zawsze najpierw popróbować, unikać może jakichś skrawek gdzieś w małych sklepach, bo to różnie może z tym być. I może czasami dopytać się pani sprzedawczyni. Czasami uda się, że rzeczywiście ktoś nam podpowie dobrze i wszystko nasze zakupy udadzą się i powiodą. Warto też wybierać sklepy, które rzeczywiście dbają o swoich klientów. Sklepy polskie, które dbają o swoich klientów, nie pozwolą sobie, żeby na ich półce leżała wędlina, która nie nadaje się do spożycia. Dlatego zamiast selektywnie wybierać i z taką dozą niepewności podchodzić do lady, zawsze lepiej wybierzmy sobie sklep, który cenimy i ufamy. My wybieramy sklepy dobre i nasze wędliny zawsze można kupić u dobrych polskich przedsiębiorców, którzy nie oszukują swoich rodaków, tylko im pomagają i wspierają ich. Wędliny mają swoją odpowiednią datę do spożycia. Należy się sugerować tą datą, nigdy nie przechowywać jej dłużej. Sprawdzać też, jak ona zachowuje się w lodówce. Często złe ustawienie lodówki powoduje, że wędlina psuje nam się za szybko. Ja, jak kupuję plasterkową wędlinę, kładę ją do hermetycznie zamykanego pudełeczka i wtedy mam ją na bardzo, bardzo długo. Jeśli zobaczymy na naszej wędlinie w lodówce efekt lepienia albo też różne zmieniające się barwy, to świadczy o tym, że jakiś ciąg technologiczny nie został zachowany i na przykład w sklepie ona mogła być w zbyt ciepłej temperaturze przechowywana, czy podczas nawet zakupu do domu mogły zajść jakieś zmiany, które jej przeszkodziły. Należy to obserwować. Wędlina jest takim produktem jak każdy inny, tak samo jak chleb czy ser. Wszystko zależy, należy na tyle obserwować i bacznie jeść, żeby nie doprawić się o jakieś bóle żołądka.